Dzisiaj się obudziłam rano, jest tak jak mówię, jest 20 października. Obudziłam się dzisiaj rano w bardzo dobrym humorze, nie wiedziałam dlaczego. Powiem wam, że wszystko mi naprawdę bardzo się układało dzisiaj, jest wtorek i to jest mój najlepszy wtorek od nie wiem ileś tam lat, jaki tylko w życiu miałam. Jak rano wstałam, byłam w bardzo dobrym humorze, nie wiedziałam dlaczego. Poszłam do pracy, sprawdziłam maile, okazało się, że dentysta mi odpisał, że ma miejsce dla mnie. Więc spytałam się szefowi, czy da mi w ostatniej chwili czas wolny od pracy, urlop i zgodziła się bez problemu. A to jest właśnie na zaduszki, aż się zdziwiłam. Więc powiedziałam ok, biorę urlop. I tylko jeden miałam problem, chciałam, żeby moja starsza córka pojechała ze mną, żeby zobaczyła zaduszki pierwszy raz w życiu, bo nigdy nie była na zaduszkach w Polsce, tylko ma ten głupi Halloween tutaj jest w Anglii. I bardzo chciałam, żeby pojechała ze mną, przy okazji zrobię zęby i przy okazji by ona zobaczyła pierwszy raz. Nie byłam na zaduszkach w Polsce nie wiem ile lat, dlatego pomyślałam sobie, no kurde, jakoś tak miało być. No i wypisywałam do jej szkoły, czy mi dadzą, bo tutaj w Anglii jest tak, że mogą wam walić karę, jeżeli wasze dziecko nie przyjdzie do szkoły i jest nieusprawiedliwione i nie dadzą o takie, nie dają po prostu usprawiedliwienia, żeby sobie mogła wziąć dziecko w szkolnym roku, na przykład na wakacje czy coś, tylko karę jeszcze ci dopalą, więc mówiłam, że bardzo mała szansa, że mi pozwolą wziąć Sofię ze szkoły i tym bardziej, że ona ma tydzień wcześniej, przed moim lotem, ona ma wolne w szkole, a potem właśnie ja chcę ją wziąć tydzień po, jak już wróci. I wypisywałam maile do tej szkoły, chyba z 3 dni. Nic mi na niej nie odpisywali i dzisiaj odebraliśmy Sofię ze szkoły i Sofia mówi do mnie, mamo, powiedzieli mi w szkole, że mogę lecieć. A mówię, że co? I powiedzieli, że tak, że ona dostanie taką formę do wypełnienia, żeby wpisała wszystko i że oni pozwalają jej lecieć ze mną. Więc bardzo się zdziwiłam. I zamawiam dzisiaj bilety do Polski. Do tego bilety do Polski są bardzo tanie. Bardzo tanie są. Zapłacę jakieś 100 funtów dla mnie i dla Sofii, co zazwyczaj są bardzo, bardzo drogie. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. I następna sprawa to... może ze mną jechać, zamówię tanie bilety, bo tydzień przed są bardzo drogie. Lecimy i rozmawiałam z moją siostrą i mówiłam, nie ma szansy, że ona będzie miała wolne w pracy, tym bardziej, że są zaduszki. I ona powiedziała, mam tak grafik ustawiony, że akurat mam 3 dni wolne, jak jesteś w Polsce, więc się bardzo ucieszyłam. I sobie myślałam, kurde, wszystko tak dobrze idzie mi w dzisiejszym dniu, że aż jestem zdziwiona, co to jest za dzień, taki szczęśliwy zamiast pechowego. I pomyślałam sobie, kurde, to zamawiam sobie nawet na wynos dzisiaj jedzenie. Bardzo tanio mi policzyły i to moje ulubione. I teraz pomyślałam, kupię sobie zgrabkę. I co byście zrobili, jeżeli byście wygrali? Co byście zrobili, jakbyście wygrali w lotka albo naprawdę dużo kasy byście wygrali? Powiem wam, że jest taka sytuacja, że sama nie wiem, co bym zrobiła z pieniędzmi. Na pewno bym się podzieliła. Pierwsza rzecz, co bym się podzieliła z rodzeństwem, z moją siostrą, żeby każdy sobie kupił super dom. A potem na wakacje chyba bym pojechała z tego szczęścia. Pierwsza rzecz na wakacje, żeby to przetrawić, że mam tyle kasy i nie muszę się o nic martwić, bo całe życie zawsze się martwię o wszystko, jestem zestresowana. Dużo się dzieje w moim życiu w tej chwili. Przechodzę przez takie coś, że sprzedajemy dom, dużo jest stresu. Jestem naprawdę, nie mogę sobie pozwolić, nie wiem na jaki dom, także cały czas się martwię, wszystko jest w toku, ta sprzedaż tego mieszkania. Także, co byście zrobili, jakbyście wygrali? To jest pytanie, czy więcej jest szkody czy pożytku z takiego czegoś, jak te milionerzy wygrywają? Jak dużo się słyszy, że grają, wygrywają i tacy przeciętni ludzie i potem zmarnują te wszystkie wygrane. Także dostają głupoty i no przetrwonią wszystkie pieniądze i potem jeszcze gorzej na tym wychodzą. Także jeżeli ja bym wygrała, co ja bym zrobiła z pieniędzmi? Ja nie jestem z tych głupich i z tych, co... po prostu dla nich kasa przesłania świat. Także wiem, że jeśli bym wygrała, to by było coś... Jak wygram, to się nie zesram, tyle wam mogę powiedzieć. Nie, skupiłam sobie zdrabkę, mój ulubiony kolor, zielony i piszę, że jak z dwóch cerw wyjdzie wam numer 7, to wygrywacie coś. I zaraz będzie wielka odsłona, co wygrałam. Także myślę, że 2 funty. Zapłaciłam za tą zdrabkę 2 funty, nie wiem czy widzicie. Właściwie kupiłam 2 zdrabki, to zapłaciłam 4.
No, ale nigdy nie wygrywam, nigdy nie wygrywam. Także jak zobaczę za chwilę i wygram coś, pokażę wam ile, no to i tak sama jest niespodzianka sama w sobie. Nie sądzę, że to może. Ile mogę wygrać? 50 tysięcy. Jeżeli bym wygrała 50 tysięcy, Sofia, I can win 50,000. Yeah. If I will win 50,000, we could get a really nice house. Yeah, that's for sure. Really nice house in Chester. Jeżeli wygram 50 tysięcy, to mogłabym kupić sobie naprawdę fajne mieszkanie. To nie jest dużo, ale w moim myśleniu wystarczająco, żeby bezstresowo żyć do emerytury mojej, którą sobie wyrabiam. I tak, to by mnie tak ustawiło, że nie musiałabym się stresować całkowicie. Także zaraz wielka odsłona, patrzymy ile wygrałam. Zdrapujemy. Także, aż się boję. Sofia, trzymaj. Trzymaj. Now, check. We need to record this. It's definitely 7, number 7 here. Because it's gonna be weird if it's not. Muszę się upewnić, że jest na pewno 7. 4, 5, 6, 7. Na 100%. Ile wygrałam? £2. No, wygrałam 2 funty. No, a była szansa na tyle kasy. No nic. Zdrapuję dalej. Niestety, nie na tyle liczyłam, ale wygrałam, a nigdy nie wygrywam. Także cieszę się z tego. No. Może za te 2 funty kupię sobie następną zdrapkę i wygram 50 tysięcy. Zawsze pozytywne myślenie. Zawsze. Co byście zrobili z pieniędzmi, jak wygracie? Okej, powiem wam, że skończyłam nagrywać i pomyślałam sobie, no nie wygrałam, tylko wygrałam 2 funty, ale nie zdążyłam zdrapać reszty. I okazało się, że wygrałam jeszcze raz, drugi raz. Pokażę wam. Więc okazało się, że tutaj zdrapałam i wygrałam 2 funty i myślałam, że już więcej nie wygram. I tutaj jest ostatnia gra, w której jeżeli znajdziecie numer 7, to wygracie. Tutaj pokazuję wam, ile wygracie. Tutaj mam numer 7. Tu pokazuję wam, ile wygracie i tą wygraną musicie pomnożyć przez tutaj znacznik wam i wtedy daję wam prawdziwą wygraną. Jeżeli nadal mam szansę wygrać 50 tysięcy, jeżeli wygram zaraz te 50 tysięcy, bo mam 7, tutaj będzie jaka suma jest i muszę ją pomnożyć tutaj. Jak wygram 50 tysięcy, to nie żartuję, ale chyba rozpłaczę się i nie wiem, co zrobię. Po prostu nagram się. Przygotujcie się, bo sama nie wiem, jak zareaguję. Po prostu nie wiem. Dobra, Sofia, hold it. We're gonna find out. Zaraz zobaczymy. Sofia mi przytrzyma. Zdrapujemy razem wszyscy. Co tutaj jest? 2 funty. £2. 2 funty. I te 2 funty musimy pomnożyć teraz przez to. One. 1. 2 funty wygrałam następne, czyli 4 funty wygrałam. 4 funty, bo 2 funty wygrałam i 2 tutaj. 4 funty wgram, czyli zwróciło mi się za zdrapki. Wow. Powiem wam tak, że wygrałam 4 funty i chyba to jest znak, Sofia mówi, że chciał Bóg, żebym poszła i kupiła następny bilet, ten wygrany. Także druga runda, zjem i pojadę po bilet. Dzwoniłam do Toniego i powiedziałam mu, że wygrałam 4 funty i on powiedział, Magda, ale dzisiaj jest Euromillion, czyli miliona dzisiaj można wygrać, więc chyba to jest następny znak. Pójdę po, nie miałam wygrać 50 tysięcy, tylko miliona, więc pójdę do sklepu i kupię bilet na miliona. I może być, że wygram miliona zamiast tych 50 tysięcy. Także co miało być, to będzie. Idziemy po bilet. Odezwę się później. Albo jak nie usłyszycie ode mnie teraz, to znaczy, że wygrałam i się bawię. Okej, byłam w sklepie, bo coś czułam, że wygram dzisiaj. No bo nadal jest mój szczęśliwy dzień. 3 takie wlotka. Zdrapywanki i lotko to jednak lotto. Można wygrać dzisiaj 51 miliony na lotto. Powiem wam, że nigdy, nigdy nie gram w lotka, ani nie kupuję zdrapek. Zawsze mam taką obsesję, jak miałabym wygrać, to Bóg mi da i wygram. Także nie trzeba się
pieklić, bo jak masz wygrać, to wygrasz, jak nie, to niestety nie jest to dane wszystkim. Ale dzisiaj mam taki szczęśliwy dzień, że po prostu poszłam i kupiłam. W lotko można wygrać 51 miliony. Nie 1 milion, tylko 51 milionów, bo muszę sprawdzić, poczekajcie. 51 miliony. Tak, nie wiem czy widać. Można wygrać dzisiaj 51 miliony. Także dobre jest to, że można mieć taki bilecik i na tym bilecie nie będę z przodu wam pokazywać, ale można zeskanować sobie tą część, żeby sprawdzić, czy wygraliście. I od razu na telefonie wam wyskoczy. Także nie możecie się pomylić, bo wam wyskoczy na 100%. Ok, mamy aplikację tutaj zgraną, jak widzicie, i sprawdzamy wyniki. Już jest sporo. Więc tutaj musicie zeskanować to. Sprawdza. No winnings, czyli nie wygraliście. Ok, drugi. Czyli drugi. Nie ma wygranej. I ostatnia szansa. Osiemdziesiąt wygrałam. Zawsze to coś. No dobra, kończymy ten filmik dzisiejszy. Bo najważniejsza nie jest wygrana, ale rodzina, dzieci. I zobaczcie, to jest moje największe szczęście tutaj. Malutkie, kochane. Po co mi wygrana, jak mam dzieci takie kochane? Jaki morał z tego? Kupcie sobie zdrabkę. Bo ja nie wygrałam, ale może wy wygracie. A powiem wam, dawno już nie kupowałam zdrabki, bo przestałam w to wierzyć, bo myślę sobie tak, mówiła zawsze ten żart, że był jakiś tam gościo i modli się do Boga i powiedział, czemu Boże nie wygrałem, czemu nie wygram. I Bóg mu odpowiedział, a kupiłeś zdrabkę? Ja wierzę jednak w to, że jeżeli Bóg chciałby, żebyś wygrał, to ci po prostu we śnie się przyśnią numery na lotka, a nie musisz wysyłać i tracić kasy na takiego lotka. Więc taki jest morał, że jak macie wygrać, to wygracie, a jak nie wygracie, nie macie wygrać, to i tak nie wygracie. Także możecie próbować szczęścia 2 funty. Wow. Co z tym zrobię? Może nie rozwalę na jeden raz. Dobra, na razie mam nadzieję, że więcej szczęścia macie niż ja. I z 2 funtów się cieszę. Także do następnego filmika. Na razie, pa.